Hej, witajcie kochani, mam nadzieję, że będzie mnie trochę chociaż słychać. Dzisiaj postanowiłam, że pokażę Wam takie szybkie dekoracje na stół bożonarodzeniowy. Jak możecie zauważyć, mam tego troszeczkę, udało mi się trochę nazbierać, to jest wszystko z lasu. Oczywiście pamiętajcie, żeby nie zrywać rzeczy, tylko właśnie pozbierać sobie te, które leżą już na ziemi. Tutaj mam jeszcze trochę szyszek, będą mi potrzebne oczywiście słoiki, woda, świeczki i różne takie dekoracje, abym mogła stworzyć właśnie taki klimat świąteczny. Z tego, co mam już z poprzednich lat, pokażę Wam zaraz dwa wieńce, które już są gotowe, zrobione. I ich nie będę zmieniać. Nie wiem, czy jeszcze zawisną u mnie gdzieś w domu, ale pokażę Wam, co było w tamtym roku. Jak możecie zauważyć, w tamtym roku udało mi się kupić właśnie taki już gotowy wieniec. Jest to wieniec z IKEA. On tutaj ma taki właśnie bluszczyk z czerwonymi dodatkami. Myślę, że jeszcze w tym roku spokojnie go kupicie. Jest na takim metalowym kole. I ja sobie tutaj jeszcze przyczepiłam konika, ponieważ mi było tutaj troszeczkę za łyso, i taki miałam wieniec w domu. To był numer jeden. Natomiast jeżeli chodzi o starszy wieniec, to robiłam go również sama. O, tak jak teraz widać. Kupiłam taki wieniec fiklinowy w kolorze właśnie białym. Do tego przyozdobiłam go tutaj na dole sztucznym świerkiem, małymi właśnie takimi fajnymi, mi się bardzo podobają, takie są urocze bombeczki. Nadałam mu troszeczkę czerwonej kokardki i tak prezentował się u mnie na... To on był już 2 lata temu zrobiony i był u mnie na drzwiach. Ten wiklinowy jest fajny pod tym względem, że można go odnawiać, jest biały, można go spokojnie pomalować, bo ja widzę tutaj, że jakieś mi się drobne uszczerbki farby zrobiły, więc można go spokojnie pomalować, ale myślę, że dzisiaj, w tym roku nie będę go wieszać. Wydaje mi się, że w tym roku pójdziemy w złoto. A propos, dajcie mi znać, czy lubicie miszmasz kolorowy, czy może w jednym kolorze. Więc przejdźmy od razu do pierwszego strójka, będzie on bardzo, bardzo łatwy. Jak widzicie, mam tutaj czarną podstawkę, to jest taka podstawka na świece, też z IKEA. Możecie ją spokojnie kupić, jeśli wolicie, możecie użyć po prostu swojego ulubionego dużego talerza. Może być on również okrągły, to już nie gra roli. I teraz chciałabym tutaj zrobić taką namiastkę lasu, więc oczywiście tutaj powędruję mech i świeczki, więc zacznę od mchu i będziemy okładać. Oczywiście mam też kamienie, więc najpierw rozłożę sobie kamienie. Na takie kamienie właśnie będę układać między nie mech. Jak widzicie, tak prezentuje się mój talerz, dokładnie moja pierwsza ozdoba. Teraz, aby ten mech troszeczkę odziął, specjalnie go odrobinę przesuszyłam, spryskam delikatnie wodą z rosze i w ten sposób ten mech może spokojnie nam towarzyszyć nam przy całych świętach. Możecie go zrobić również trochę wcześniej, ponieważ jak wiadomo, mech potrzebuje po prostu wody, więc biorę się za spryskiwanie. Jeśli mogę Wam doradzić, to wybierajcie talerz lub pojemnik, który jest właśnie nie będzie przeciekał.
oraz taki, który ma delikatny rand. Wtedy możecie też wlać wodę i ta nasza kompozycja nie będzie po prostu nam się wylewała na stół, czy gdziekolwiek to postawicie. U mnie pewnie będzie to stało albo na stole na zewnątrz, albo właśnie tutaj po drugiej stronie na balkonie. To będzie taki stroik zewnętrzny. I teraz potrzebuję oczywiście jakiś szyszek, troszeczkę igliwia. Dodam jeszcze tutaj odrobinę szyszek, aby ten mój taki sztuczny las był gotowy. I tutaj mamy oczywiście szyszki, może wybiorę jakieś mniejsze. Teraz zacznę dodawać świeczki. Tutaj, ja sobie wybrałam takie złote choinki. Oczywiście możecie naprawdę dowolnie sobie przyozdabiać swój własny stroik. Staram się nie wpychać tych świeczek w już gotowy cały mech, tylko właśnie szukam albo kamienia, albo tutaj takiej przerwy, aby po prostu ładnie mi to wszystko wyglądało i żeby też to było dość stabilne. I mój stroik jest jeden gotowy. Ja myślę, że urozmaici tak nada troszeczkę klimatu właśnie świątecznego. Chciałam Wam pokazać naprawdę takie szybkie w przygotowaniu, żeby też zaoszczędzić trochę czasu. Stroiki, dlatego będzie mi potrzebny w pierwszym oczywiście słoik. To jest taki zwykły słoik po konfiturze i do niego będę wrzucać właśnie świerk i potrzebuję takich gałązek, które jeszcze tutaj mają igliwie. Oczywiście możecie się zaopatrzyć wcześniej w glicerynę i to wszystko zalać gliceryną, ona będzie bardziej takie stabilne, nie będzie się tak ruszało. Ale ja tutaj w słoiku po prostu zaleję je wodą. I do tego, żeby tutaj mamy już zielone, jak widzicie, zielone gałązki w świerku. Do tego możemy dodać odrobinę czerwieni. Ja tutaj muszę się Wam przyznać, że zbierałam troszeczkę czerwonych jagód takich. To są, oczywiście tu jest głuk. Oczywiście tutaj jak widzicie jest głuk oraz coś takiego, nie wiem jak to się nazywa, to jasne. Tutaj mamy takie żywopłoty, więc panowie ścinali żywopłoty i to po prostu spadało na ziemię. Ja sobie to szybciutko pozbierałam i mam teraz czerwony kolor. Oczywiście możecie zawsze zamienić naturalne ozdoby takimi, które są na przykład kupionymi ze sklepu i ja tutaj mam również takie czerwone koraliki, które również mogą się sprawdzić, ale pokażę Wam w innym słoiku. Po prostu dołożę troszeczkę czerwonego i będą to jagody. Fajna sprawa jest z takimi słoikami, ponieważ jeżeli na przykład nie wiecie dokładnie na jaki kolor będziecie ubierać, stroić swoje mieszkanie, to czy choinkę, to taka ozdoba pasuje po prostu do każdego wnętrza i do każdego koloru. I teraz jak widzicie zalewam to wodą
po prostu zimną wodą z kranu. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o tym, żeby tej wody było naprawdę sporo. Możecie spokojnie tą wodę dolewać. Zaraz Wam jeszcze pokażę. Oczywiście będą potrzebne mi świeczki i odrobina sznurka. Może to być sznurek taki naturalny, może to być po prostu papierowy lub wstążka. Użyję tym razem sznurka. To jest prosta dekoracja, a bardzo taka efektowna. I mamy tutaj wodę z, jak możecie zauważyć, mamy wodę z naszymi roślinkami. Oczywiście wszystko Wam pokażę później na zdjęciu, będzie to lepiej wyglądało. I potrzebujemy teraz świeczkę. Świeczkę możecie taki mały podgrzewacz. Jeżeli macie świeczki typowo takie pływające, to super, ja nigdzie nie spotkałam, więc Wam po prostu podgrzewacze. One również, oczywiście to jest tłuszcz, więc unosi się na powierzchni wody. Możecie je zatapiać już ze sreberkiem. Mogę Wam pokazać, że one również, o, widzicie, pływają. Albo jeśli wolicie taki efekt bardziej naturalny, to po prostu wyjmujecie sobie z tej metalowej osłonki. I również dekoracja, pierwszy słoik gotowa. Teraz czas na nowy projekt i wezmę sobie taki słoik, to jest również po konfiturze i tu będzie bardzo, bardzo prosty, taki naprawdę, że tak powiem, bardzo minimalistyczna dekoracja, ponieważ najpierw sobie ładnie ozdobię słoik. Oczywiście możecie ozdabiać sobie koronką, różnymi sznurkami. Ja już zrobię tym samym, czyli znów sięgam pod ten sznurek. Jestem ciekawa, czy Wy lubicie robić właśnie takie domowe, samodzielne ozdoby. Czy może kupujecie wszystko gotowe? A jestem jeszcze ciekawa, kiedy kupujecie takie ozdoby? Ja muszę Wam powiedzieć, że oczywiście zbieram je przez cały rok. Najlepsze zakupy to są takie, kiedy kończy się właśnie sezon karnawałowy, czy może Boże Narodzenie, o może tak, jeszcze lepiej. I wtedy wszystkie te produkty możemy kupić za naprawdę niewielkie pieniądze. Tym bardziej oszczędność, ponieważ ja tutaj widziałam, że duży wieniec kosztuje dwa razy więcej prawie niż to, co kosztował w tamtym roku, a ja go kupiłam za połowę tamtej ceny, więc deal życia, słuchajcie. I dobrze, mamy teraz słoik. Do tego słoika będziemy potrzebować naprawdę bardzo mało rzeczy, czyli jakieś gałęzie i po prostu urywam je na taką wielkość, aby mi się tutaj zmieściły do słoika. Oczywiście one fajnie będą wyglądać w takim dużym słoiku lub jakimś pojemniku, na przykład świecznik. Świetnie się do tego nada, zwłaszcza taki prosty i gładki. A ja tutaj postaram się teraz trochę więcej dołożyć. Zamiast takich gałązek możecie użyć cynamonu, rurek cynamonu. Będzie również fajny efekt, dodatkowo będą pięknie pachnieć. To jest taki bardzo naturalny słoik. I wrzucę tutaj jeszcze oczywiście swoje czerwone owoce, że tak powiem, czyli dekoracja. I jak widzicie, wygląda słoik tak, w taki sposób. Też zalewam go wodą. I tutaj również wkładam świeczkę. I taki typowo stroik u mnie będzie na balkonie, na moim stole właśnie do grillowania. Myślę, że będzie fajnie wyglądał, zwłaszcza po wieczorem, jak zapalimy świece.
I chciałabym teraz dodać bardzo taki naturalny, neutralny, bym powiedziała, i delikatniejszy właśnie mój słoik. I mam tutaj jeszcze trochę bluszczu spod domu i teraz zaraz tutaj zrobię taką podstawę, czyli lekko sobie zawiążę taki papierowy sznurek i teraz będę wkładać końcówkę do bluszcza, do słoika i po prostu przez to, że bluszcz jest bardzo giętki, to sobie go oplotę. Taki słoik z bluszczem gotowy i ja starczy mi tutaj jeden bluszcz. Na sam dół wysypuję odrobinę koralików i teraz tutaj możemy różne kolory tych koralików sobie wziąć. Ja mam tutaj czerwony, wysypuję pudełeczko koralików. Ja teraz tutaj zalewam swój bluszcz i koraliki. Koraliki, oczywiście nie mogę powiedzieć, że one wszystkie będą na dole albo właśnie będą pływać, dlatego że one są zrobione z plastiku, tak? Jeżeli byście... O, widzicie? Ale mi to nie przeszkadza, ponieważ chodzi mi o to, żeby tutaj było ładne też dekoracja u góry. I to jest mój trzeci słój, który będzie u mnie w salonie. Jeszcze bym Wam chciała pokazać, jakie mam ozdoby. Możecie ozdobić sobie również stół. Ja tutaj mam też folię taką wielokolorową. Dodatkowo na stół mam również tutaj już kupiony w tamtym roku były, czyli moje plastikowe srebrne gwiazdki. Je wystarczy po prostu rozsypać na stół i będzie efekt gotowy. Tak samo jeśli chodzi o, mam tutaj jeszcze takie właśnie białe drewno. To białe drewno też tutaj jeszcze dodam odrobinę do mojego pierwszego stroiku, czyli do troszeczkę do mchu, aby nadać koloru. I mam również takie oto gwiazdki 3D, bym powiedziała. Je naprawdę możecie kupić tak naprawdę w każdym markecie budowlanym lub właśnie gdzieś z ozdobami świątecznymi. Je również wysypuje się na stół. Mogą być same właśnie złote, mogą być srebrne. Jeszcze możecie kupić oczywiście i wykorzystać takie druciane gwiazdki. Zaraz z nich zrobimy stroik taki do postawienia na podłodze. Więc zabieram się za kolejny stroik i pokażę Wam, co wymyśliłam. Mam tutaj szklany duży pojemnik. To jest zakupiony zestaw takich trzech pojemników szklanych z IKEA. To był taki płaski duży, ten i jeszcze jest mniejszy. Ale ja potrzebuję coś, aby było na dole właśnie, na podłodze, żeby on się właśnie, było go widać po prostu. Więc teraz przejdę do dekoracji największego słoika. Na samym spodzie również wyłożę odrobiną, on będzie tutaj też woda, więc wyłożę odrobiną świerku. Też te gałązki będą ładnie mi się tutaj trzymać. Nie, tutaj już więcej niczego nie dokładam. Teraz wyłożę po prostu gałęzie i ja mam tutaj, tak jak widzicie, gałęzie takie suche. One tutaj sobie zrobię z nich dekoracje. Dokładnie mam dwie takie duże gałęzie. O, mamy gałęzie. Do tego mamy również świerk. Ja tutaj zużyję żywy świerk. Jak widzicie,
taka gałąź świerku, która była po prostu włożona, te małe były wyłożone po prostu na papier, a ta włożona do wody, dlatego ona tutaj, że tak powiem, żyje. Żeby one trzymały troszeczkę ten świerk. Do tego również cierń. Włożymy tutaj cierń, on jest bardzo ostry, więc trzeba będzie uważać. Będziemy tutaj troszeczkę podtrzymywał konstrukcję. I ostatni element, czyli mój bluszcz. Widzicie, jak on wygląda, jest to duża kompozycja. Również zalewam wodą, tylko już teraz nie całość. Jak widzicie, wlałam tutaj tak mniej więcej, nawet nie całe pół tego słoja wody, tak aby wszystkie moje gałązki były tutaj, znajdowały się w wodzie. Natomiast dekoracja jest na górze. I jedynym takim ozdobą chciałabym, aby tutaj się znalazły moje takie właśnie metalowe gwiazdki, które nie chcę włożyć do wody, ponieważ jest to taki drucik. Nie wiem, jak one się tam zachowają z wodą, więc tym bardziej szybciutko je ponabijam. O, jak możecie zauważyć, ponabijam tutaj na gałązki. Dobrze, i mamy teraz ostatnie już, nie będę robić żadnych innych dekoracji, tylko właśnie chciałabym, aby tutaj był wieniec z moją świecą. Świece możecie tutaj, już nie będę wam mówić, świece możecie naprawdę mieć różne, białe, zielone, czerwone, w kształcie właśnie, mam tutaj jeszcze choinki. Ta jest całkiem taka prosta, wystarczy ją po prostu gdzieś wkomponować i już będzie się nam ładnie paliła. Ja tutaj porobię wam jeszcze zdjęcia, oczywiście zdjęcia wam wstawię. Udało mi się kupić też w bardzo fajnych cenach różne światełka. Lubię właśnie te takie bardzo, bardzo, jak widzicie, cieniutkie, na cieniutkich sznureczkach. One są praktycznie niewidoczne. Tutaj mamy taki. O, ten to daje naprawdę, ten jest bardzo mocny. I tego użyjemy do innego projektu. A teraz jeszcze mam tutaj taki ze śnieżynkami, który często wykorzystuję właśnie do zdjęć. On bardzo fajnie wygląda na zdjęciach. Są takie właśnie śnieżynki świecące. Mam jeszcze gdzieś z perełkami, ale to nieważne. Teraz chcę zrobić sobie tylko taki wieniec, który właśnie gdzieś możemy postawić. Ja go zwłaszcza chyba postawię tutaj na stole. Będzie to taki bardzo łatwy przepis, można powiedzieć. Po prostu najpierw opleciemy wianek światełkami. Zapalimy. O. I robi się nam fajny taki nastrój. Jak widzicie, naprawdę prościzna. Teraz i tutaj może być już tylko taki, czy możemy go ozdobić również jakimiś innymi detalami. Najlepiej sprawdzą się po prostu szyszki. I te szyszki delikatnie poukładam. Mogę wam oczywiście od razu powiedzieć, że jeżeli macie małe dzieci lub też zwierzęta, czy boicie się właśnie o tą wodę na przykład w słoikach, to spokojnie możecie pominąć wodę i włożyć właśnie cały taki duży słój. Najlepiej są, kupuje się takie wielkie słoje,
wtedy włożyć go na przykład, wyłożyć szyszkami, do tego postawić jakąś sztuczną świecę na właśnie baterię i efekt będzie równie piękny. A ja jednak jestem za żywym ogniem, więc no cóż to poradzić, lubię ogień. Wybierając właśnie strojki, możecie sobie wybierać różne szyszki. Ja mam tutaj białe i naturalne, więc taki strojk stworzyłam właśnie na stół. A wracając do stołu, teraz pokażę Wam szybciutko, jak zrobić bardzo taki fajny stół, naprawdę małym nakładem pracy, więc zapraszam. Jak widzicie, mamy tutaj stół z girlandą, do tego powkładałam sztuczny eukaliptus, który doda mi takiego bardziej trójwymiarowego tutaj efektu. Oczywiście dojdą światełka. Ja mam tutaj nie za duży stół, więc akurat moje gwiazdki mi tutaj, o, jak widzicie, efekt świąteczny nastał. Dodam, oczywiście zrobię nakrycia, aby Wam pokazać, jak to wygląda.